Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać miksy brzuchów, czyli trening połączony. Mięśnie proste i mięśnie skośne brzucha połączone w jeden trening. Bardzo serdecznie zapraszam. Mięśnie brzucha zaczynamy od siadu ugiętego, leżenie na plecach. Ja zaczynam zawsze mięśnie brzucha od mięśni prostych, najprostszych, które wykonujemy. Będę robiła wszystkie ćwiczenia w 8 powtórzeniach. I zaczynamy. Mięśnie proste brzucha wykonujemy, pamiętając o prawidłowym trzymaniu łokci, czyli łokcie daleko od na zewnątrz, broda daleko od mostka. Zazwyczaj patrzymy w sufit i wykonujemy 8 powtórzeń. Albo 16, albo 32, w zależności od zaangażowania. Unosimy nóżki, zaczynamy mięśnie skośne. 8 sztuk. Pamiętajcie o wdechu i wydechu, o tym, żeby kolano sięgało do łokcia. Następne brzuchy uniesiemy tułów, góra. Z tułowiem nic nie będziemy robić, będziemy tylko prostować nogę. Raz prawą, raz lewą. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możemy teraz dodać skręcenie tułowia do nogi, która zostaje w górze. Wdech i wydech na zewnątrz. Wydech. 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 Teraz dodamy mięśnie proste. Wdech i wydech. Nogi kąt prosty. Pamiętajcie, żeby broda była daleko od mostka. Wydech, wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Zatrzymujemy mięśnie skośne. Połóżcie ramiona wzdłuż tułowia, połóżcie tułów i teraz przekręcamy tułów raz na prawą stronę i wydech raz na lewą. Raz na prawą, raz na lewą. Możecie też utrudnić sobie zadanie, prostując nogi do boku. Utrudniamy, prostujemy nogi do boku. Utrudniamy, prostujemy nogi do boku. Utrudniamy. Następne. Ręce na kark, odkładamy nogi i robimy skośne brzucha, te najprostsze. Czyli skręcamy tułów raz do prawej, raz do lewej nogi. Super. Tułów góra, mięśnie proste, pulsujemy. Tu cały czas pamiętamy o tym, żeby broda była daleko od mostka. Nie musimy wcale wysoko unosić tułowia. Wystarczy, że łopatki będą unosiły się nad matę, nad podłogę. Ręce na kark. I teraz robimy skośne brzucha z uniesieniem nogi. Celowo miksuję te brzuszki, ponieważ wtedy one najfajniej pracują. Jeżeli dużo się dzieje, jeżeli powtarzamy je w ciągu. O. I ostatnie, mięśnie proste możemy zrobić z nogami na zewnątrz. Pamiętajcie o wydechu, jak idziemy w górę. O łokciach, które są na zewnątrz. Uginamy nogi, odkładamy i na zakończenie proste mięśnie brzucha. Ostatnia seria. Wdech i wydech. Wdech i wydech, góra. Wdech i wydech, góra. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Odpoczywamy. Jeżeli wykonacie już serię miksowanych brzuchów, to bardzo polecam Wam ćwiczenia na mięśnie brzucha, nie tylko na mięśnie brzucha, bo tam pracują również mięśnie pośladkowe, mięśnie nóg, mięśnie ramion. To są ćwiczenia w podporach. Wykonujemy podpór, pamiętając o tym, że dłonie znajdują się pod barkami. Stopy rozstawione są na szerokość bioder. Pamiętając też o tym, żeby nie unosić za wysoko pupy, ani żeby nie robić zbyt
niskiego pogłębiania naszego podporu. Spinamy mocno brzuszek. Możecie wytrzymywać w takim podporze przez około 30 sekund. 30 sekund, jak wytrzymacie, odpoczywacie. Po 10 sekundach przerwy powracacie znowu do podporu. Pamiętając o poprawnym wykonaniu. Dłonie pod barkami, pupa nie za wysoko ani nie za nisko, spięty brzuch. Teraz możecie dodać raz prawą, raz lewą nogę. Tu możecie powtórzyć 8 razy, czyli 4 razy na jedną nogę, 4 razy na drugą. Jak wykonacie to ćwiczenie? Odpoczynek. Znowu wykonujemy podpór. I teraz możecie uginać nogę raz prawą, raz lewą, tym razem do klatki piersiowej. Też 4 powtórzenia na jedną nogę, 4 na drugą. I odpoczynek. Podpór. Możemy teraz zrobić inną wersję, troszkę łatwiejszą. Opieramy się na przedramionach. Zasady te same. Łokcie są pod barkami, rozstawione na zewnątrz. Stopy w lekkim rozkroku. Pupa nie za wysoko. I tu wytrzymujemy 30 sekund. Pamiętajcie o oddychaniu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 30 sekund mija. Odpoczywamy. Odpoczynek pomiędzy takimi seriami jest bardzo ważny. I znowu podpór. Tym razem możemy zaangażować mięśnie pośladkowe, czyli unosimy raz prawą, raz lewą nogę góra. I też 4 razy na prawą nogę, 4 razy na lewą. Po wykonaniu odpoczynek. Pamiętajcie, że takie brzuchy możecie wykonywać w każdym miejscu. Możecie je robić w domu, możecie je również wykonywać na siłowni bez trenera personalnego czy bez trenera, który jest aktualnie na siłowni. Pamiętajcie, że miksowanie brzuchów daje bardzo szybkie efekty. No i musicie pamiętać o tym, że trzeba bardzo często wykonywać mięśnie brzucha, żeby te efekty były szybkie i widoczne. Więc do pracy, trzymam za Was kciuki. Dziękuję bardzo.